Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, portowcy w ciemnych strojach. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem bezbramkowym. Najlepszą okazję do zdobycia gola miała Pogoń, lecz po strzale Marka Ostrowskiego piłka trafiła w słupek. Oto ta sytuacja. Radość szczecińskich kibiców była więc przedwczesna. W drugiej połowie, w 58 minucie, grająca w rezerwowym składzie obrona portowców popełni błąd i Kaczmarek, będąc sam na sam ze Szczechem, zdobędzie gola dla Legii. O tym, jak zakończył się więc mecz w Szczecinie, dowiedzą się Państwo z obszernej relacji, którą przekażemy o 21.45 w pierwszym programie. A oto sytuacja, z której pada gol dla Legii.